Michał Pakuła, nowy nabytek Iskry Szydłowo. Michał, bym Cię prosił, żebyś się przedstawił kibicom Iskry Szydłowo. Na jakiej pozycji grasz, Twój wiek, w jakich klubach grałeś, jakie zainteresowania, rodzina, żona, dzieci. No wiesz, taki parę zdań o sobie. Mam 22 lata, pochodzę z Gorzowa, grałem w miejscowych tam klubach, po trzecich ligach. Na dzień dzisiejszy będę przez najbliższy rok albo dwa w Pile, urodziło mi się dziecko, mam narzeczoną. Obecnie mam nadzieję, że trener ustawi mnie na mojej nominalnej pozycji, jaką jest ósemka, dziesiątka, czyli po prostu środek pola. Od razu powiedzmy, że przyszedłeś do Iskry Szydłowo z Lubuszanina Trzcianka. Tam miałeś problem, bo grałeś, tak jak mówisz, grałeś na środku boiska, na środku pomocy, ale Paweł Iwanicki, no, zajmował Ci to miejsce. Nie dałeś rady, żeby go chyba tam wygryźć, bo Paweł mocny. Chojniczanki, Chojnice dawniej, pierwszej ligi. Tak było? No to fakt, Paweł jest doświadczonym zawodnikiem. Ma pewną pozycję w klubie. No próbowałem gdzieś go wygryźć. Uważam, że dużo mi nie brakowało, no lecz no, graliśmy pół na pół. A jeśli gdzieś tam zasłużyłem na grę, no to po prostu byłem przesuwany na inne pozycje. To ja Ci powiem, że w Szydłowie wcale nie będzie łatwiej, dlatego że Iskra Szydłowo też ma mocny tutaj środek szczególnie i też konkurencja będzie duża. Będziesz musiał walczyć o miejsce w zespole. Dasz radę? Myślę, że to wypracuję sobie teraz w tym okresie przygotowawczym i raczej będę tutaj filarem. Powiedz, jak to się stało, że właśnie nie grasz w Lubuszaninie, a przyjdziesz do Szydłowa? Ja wiem, jak to się stało, ale to kibicom powiedz. No tam problemy były między na stopniu zawodnik, klub oraz, nie? No to wytniemy. Oprócz tego, że gdzieś tam nie satysfakcjonowała mnie gra, czyli ma ilość minut, no to stwierdziłem, że tutaj po prostu są wyższe cele, a interesuje mnie jak najwyższa pozycja. Fajnie by było, jakbyśmy tutaj zdobyli skrzydłową awans do tej czwartej ligi. Jeszcze Cię zapytam na koniec, co byś chciał powiedzieć kibicom i skrzydłowo, jakieś deklaracje, że będziesz na przykład walczył mocno na boisku, że będziesz grzy strawę, nie wiem. Masz jakieś takie przemyślenia, co byś tak poszłoby w świat, żeby kibice później to pamiętali i w razie czego to się mogli z tego rozliczyć? Znaczy, no ja bym chciał zdecydowanie wprowadzić, jeszcze nie widziałem drużyny w meczach, ale chciałbym, żeby po prostu jakość w polu była. Nie była to typowa siepa, tylko chciałbym się zaprezentować z takiej piłkarskiej strony, czyli raczej gra piłką. Mądra gra, kombinacyjna gra, tak żeby kibice mieli przyjemność z oglądania. Ja bym powiedział, że jeszcze wracając do Twojego tutaj stwierdzenia, że dlaczego przyszedłeś z Lubuszanina, że raczej chyba praca, że pracujesz w Pile i to pracujesz w galerii, trochę to kolidowało Twoje wyjazdy, a przy okazji byśmy tu raczej chcieli podziękować prezesowi Lubuszanina Trzcianka, panu Krzysiowi Bolerowi, za to, że bezboleśnie udało się ten transfer przeprowadzić. To fakt. To też od siebie mógłbym podziękować, że gdzieś tam nie blokują mnie jako zawodnika i dają mi szansę po prostu grania w innym klubie. I jeszcze powiedz na koniec, jak przyjęła Cię drużyna? Czy już jakieś wkupne robiłeś? Jeszcze nie. Myślę, że na to będzie czas. Na razie się dopiero poznajemy. Tak naprawdę teraz będzie to mój drugi trening z drużyną. Także no myślę, że będzie czas i na pracę, i na zabawę, i też na wkupne. Fajnie, dziękuję Ci ślicznie za rozmowę. Idź, trenuj, bo już trening się rozpoczął. Dziękuję Ci i powodzenia. Do zobaczenia na boiskach. Dziękuję.